Te atrakcje dadzą strawę dla ducha, ale o ciele zapominać nie należy. W najbliższy weekend Park Konstytucji 3 Maja gościł będzie Smaki Suwalszczyzny. W sobotę w alejkach staną stragany z regionalnymi przysmakami oraz rękodziełem. W niedzielę natomiast, poza kontynuacją jarmarku, międzynarodowy konkurs kulinarny. Spotkanie z pysznościami o 10 zainauguruje pokaz kulinarny w wykonaniu Krzysztofa Kaima, natomiast w południe swoje prezentacje konkursowe rozpoczną koło gospodyń wiejskich. Tematem będą dary lasu. Konkurs międzynarodowy rozpocznie się również w południe i jak się dowiedzieliśmy, tegorocznym bohaterem będzie dziczyzna. Podczas pracy mistrzów kulinarnych, oczekując na tradycyjny poczęstunek dla zebranej widowni, czas umilać będzie kilku ludowych wykonawców wywodzących się nie tylko z Suwalszczyzny. Jednak ciekawostką może okazać się tajemnicza karczma żydowska, jaką postanowili zorganizować uczestnicy Uniwersytetu III wieku. Pełen plan wydarzeń dwudniowego festiwalu znaleźć można na witrynie Suwalskiego Ośrodka Kultury. Ale planując wizyty w parku, warto też pamiętać o dorocznych eliminacjach do 59. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w roku 2025. Na scenie staną też laureaci tej wielkiej imprezy, którzy wrócili z Kazimierza z nagrodami. Będzie też można posłuchać lokalnych zespołów, które reprezentowały nasz region na sabałowych bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej.